Cześć, witam z Kanał Martes. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji z cyklu zakupy w chińskim sklepie internetowym Banggood. Tym razem zamówiłem sobie tutaj wykrywacz metali, wykrywacz przewodów elektrycznych w ścianach. Urządzenie, które wydaje mi się jest niezbędne w każdym domu. Jak wiecie, często potrzebujemy wywiercić jakiś otwór, żeby zapiścić sobie coś na ścianie. No i zastanawiamy się, czy akurat w tym miejscu nie idą jakieś przewody elektryczne, przewody gazowe, wodne, ogrzewania. No i tutaj właśnie taki miernik, detektor jest urządzeniem niezbędnym, tak żebyśmy po prostu sobie nie narobili dodatkowych problemów. Na początek oczywiście, co otrzymujemy w zestawie, zobaczcie, oczywiście sam detektor, tak on tutaj wygląda. Mamy też etui, w którym możemy go tutaj bezpiecznie sobie chować, przechowywać, tak więc to już jest w standardzie. Jak widzicie, można go schować, gdzieś sobie ze sobą zabierać. Kolejna sprawa to oczywiście instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi, no jak widzicie, język chiński, więc tutaj zbyt dużo się bez tłumacza nie dowiemy. Natomiast tłumacz Google bardzo dobrze to ostatnio tłumaczy język chiński, więc udało mi się tutaj co nieco się z tej instrukcji dowiedzieć. Więc jeżeli byście też potrzebowali jakiejś informacji, to tutaj akurat polecam tłumacza Google. No i tak naprawdę to jest wszystko, co otrzymujemy w zestawie. Teraz sobie może przejdźmy do samego tego detektora. Jak widzicie, urządzenie posiada duży czytelny wyświetlacz oraz diody tutaj u góry informujące nas o pracy urządzenia, o wykrywanych obiektach przez detektor sensor, który znajduje się tutaj na tej spodniej części tego właśnie urządzenia. Oprócz tutaj tego wyświetlacza mamy trzy przyciski fizyczne, czyli możliwość wykrywania na przykład drewna, jakichś tutaj obiektów niemetalowych za ścianą, czy też w ścianie, oraz właśnie możliwość wykrywania metali oraz tutaj tych przewodów elektrycznych. Jak to działa? Za chwileczkę Wam to wszystko pokażę. Natomiast teraz przenieśmy się na chwilę na stronę sklepu i tam zobaczycie sobie po pierwsze cenę tego detektora, a po drugie też zobaczycie sobie parametry techniczne, czyli jak głęboko mogą się znajdować przewody elektryczne, przewody, jakieś rury, pręty i tego typu rzeczy, żeby taki wykrywacz był w stanie je zlokalizować. Jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood. No jak widzicie, detektor na dzień dzisiejszy kosztuje 147,53 zł. Link do tutaj tego sklepu znajdziecie bezpośrednio pod filmem. No i teraz zobaczmy to, co nas najbardziej interesuje, czyli na jakiej głębokości materiały są wykrywane, no i jakie materiały na jakich głębokościach. I teraz jak widzicie, jeżeli chodzi o drewno, jest to 3,8 cm, przewody elektryczne na głębokości 5 cm. Jeżeli macie przewody głębiej, no to niestety nie wykryjecie ich za pomocą tego miernika. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj metale typu miedź, aluminium do 10 cm, no i tutaj metale magnetyczne do 12 cm grubości tutaj jakiejś ściany, czy też jakiegoś materiału, który przykrywa tego typu elementy. Więc to są najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o ten miernik. Poszczególne funkcje miernika tutaj są opisane. To Wam już też pokazywałem wszystko na żywo. Wymiary samego urządzenia 6,8 cm na 14,7 cm. Mamy to etui ochronne, tutaj jest zasada działania tego miernika, wykrywanie poszczególnych właśnie elementów. Zobaczcie, jak to mniej więcej też wygląda na tych slajdach, a za chwileczkę zobaczycie to już na żywo w praktyce. No i myślę, że to jest tyle, jeżeli chodzi o ten miernik. Ok, widzieliście, jak wygląda ten miernik, zapoznaliśmy się też z jego parametrami technicznymi. To Wam jeszcze pokażę może baterię. Baterię montujemy tutaj w tym miejscu. Tak, bateria 9V, nie ma jej w zestawie, tak jak już wspominałem. No i cóż, tak naprawdę to jest wszystko. Teraz może przejdźmy do testów praktycznych. Spróbuję Wam pokazać, jak to urządzenie działa, więc posłużymy się tutaj jakimś profilem aluminiowym oraz mam tutaj taką płytę gipsową. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Położymy sobie tak, aby to mniej więcej było zamontowane na ścianie. Uruchamiamy nasz miernik. Ustawiamy wykrywanie metalu. No i teraz zobaczcie, w tym momencie mamy kolor zielony na mierniku. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No i mamy tutaj wszystko na razie ok. Teraz zbliżamy miernik w kierunku profila. Zobaczcie, już tam się pojawił sygnał ostrzegawczy, że mamy tutaj profil w odległości gdzieś 10 cm, 16%, jeżeli chodzi o wykrycie.
Ta skala nam tutaj rośnie, czyli zbliżamy się do naszego profila. Jest już 100%, ale jeszcze możemy poczekać właśnie na tą skalę center. Jeżeli to nam się pojawi, mamy pewność, że bezpośrednio pod tutaj tym wycięciem w mierniku znajduje się przewód jakiś elektryczny, czy też znajduje się właśnie w tym przypadku profil aluminiowy, który został wykryty przez miernik. Teraz spróbujemy sobie sprawdzić też dla materiałów drewnianych. Ten sam test sobie przeprowadzimy. I teraz sobie bierzemy taki klocek drewniany. Ja może go tutaj też położę, żeby go było nieco bardziej widać. Bierzemy nasz miernik, przełączamy się na funkcję drewno. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zbliżamy się teraz do tego drewnianego elementu. No i jak widzicie, tutaj podobnie w tym momencie pojawiła nam się skala, że mamy pod sobą drewno. I jak widzicie, dokładnie pokrywa się to z tym wycięciem w mierniku. Jeżeli sobie przesuniemy nieco w bok, jak widzicie, te procenty nam już uciekły. No i wiemy, że teraz nic się pod tym miernikiem nie znajduje. Przesuwamy teraz w prawo. No i jak widzicie, znowu nam się sygnał pojawił. Także wiemy, że w tym miejscu znajduje się tutaj drewniany element, więc będziemy mogli sobie tam przykręcać jakieś elementy. Teraz może Wam jeszcze pokażę test, jakby to wygląda w przypadku przewodów elektrycznych w ścianie. I teraz jak widzicie, w tym miejscu mamy już skalę, czyli przechodzi tędy przewód elektryczny i tutaj oczywiście nie będziemy mogli wiercić. No dobrze, jak widzieliście, urządzenie spełnia swoją funkcję. Wykrywa zarówno tutaj elementy drewniane, elementy metalowe, jak też przewody elektryczne. Myślę, że warto takie urządzenie mieć w swoim domu. Zaoszczędzi nam to dużo problemów w sytuacji, gdzie byśmy mogli coś przypadkowo sobie przewiercić, uszkodzić. Więc myślę, że taki zakup jest jak najbardziej opłacalny. Z mojej strony na dzisiaj to było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!